Gość Radia Oko. Moim gościem na 88,5 FM dzisiaj jest Wojciech Kraszewski, dyrektor festiwalu Filmowe Zwierciadła. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieco inaczej niż zawsze. Zazwyczaj spotykaliśmy się listopad, grudzień, bo festiwal odbywał się w grudniu. Ta edycja, w dniach 18-19 marca, po raz kolejny w kinie Jantar będą królowały amatorskie, niezależne produkcje. Przypomnijmy naszym słuchaczom, jaka jest idea tego festiwalu. Dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, ideą festiwalu jest i było, jest i będzie propagowanie i rozpowszechnianie filmu amatorskiego, no stricte powiedzmy sobie szeroko pojętej nazwie amatorski, bo w tej chwili film amatorski uległ takiej zmianie, takiej dewaluacji, że ciężko czasami jest odróżnić film amatorski od filmu komercyjnego, zawodowego. Także my trzymamy się swojej idei. Film amatorski króluje na naszym festiwalu i jest to film dla nas najważniejszy. Idea właśnie, żeby film amatorski był tym filmem, który chce propagować, ale i zachęcić miłośników filmu do obejrzenia, a może też do sięgnięcia po kamerę. No właśnie, ciekawa jestem, czy filmy, które przesyłają na filmowe zwierciadła do Ostrołęki, amatorzy, poruszają jakieś takie konkretne tematy, że ta twórczość amatorska dotyka takich tematów, które się powtarzają rokrocznie, czy jednak to wszystko cały czas ewoluuje? Co roku na pewno filmy zmieniają swoją jakby swoje oblicze, tak to określę, dlatego że ulegamy też zmianie nasza sytuacja. Jak wiemy, i w tej chwili jest za wschodnią granicą bardzo źle, dochodzą do nas wieści gdzieś z dalekiej Turcji, też jest tam nie za wesoło, tak to powiedzmy sobie oględnie, a filmy amatorskie może nie poruszają tych sytuacji aż tak dosadnie, aż tak nam przedstawiają te sytuacje blisko, ale na pewno gdzieś wokół tych sytuacji są też jakby oparte i w tych sytuacjach też tam pokazują historię ludzi, które poprzez autora, który stworzył film, jest nam przybliżona. Na pewno jedną z ważnych kategorii naszego festiwalu są filmy, gdzie jedną z nagród jest nagroda, której sponsorem jest Ostrołęcka Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to nagroda, która jest dla filmu, który porusza tematykę właśnie uzależnień. Nie tylko alkohol, ale uzależnień, przemocy i tym podobnych, no jak to nazwać, relacji, źle mówię, nie relacji, ale takich problemów, o właśnie, problemów naszego społeczeństwa, nie tylko ostrołęckiego. Zakończył się nabór tych filmów, zakończył się czas zgłoszeń do tegorocznej edycji. Czy już może pan powiedzieć, wokół czego tematycznie krążą te produkcje? Powiem szczerze, jeszcze nie oglądaliśmy, zaczynamy powolutku te filmy oglądać. Pozycji zostało przysłanych ponad 150 filmów, także mamy z czego wybierać do tak zwanej ścisłej trzydziestki, bo zazwyczaj w granicach 30 paru filmów są, te filmy są prezentowane w dniu konkursowym, które to ocenia jury zawodowe, są to ludzie związani z filmem, którzy filmy tworzą lub też z filmem mają do czynienia poprzez naukę, czyli tak jak Tomek Samosionek wykłada w łódzkiej filmówce i mam nadzieję, że w tym roku też się pojawi na festiwalu jako juror. Jest na pewno w tych 150 pozycjach, możemy się pochwalić, że są trzy pozycje z Ostrołęki. Dwie pozycje są dziewczyny, która bardzo fajnie ma takie spojrzenie, bardzo fajne ma spojrzenie na świat.
ale myślę też, że tutaj dla radiosłuchaczy będzie miła niespodzianka, jeżeli powiem, że jedną z pozycji filmowych jest pozycja, którą współrealizował no pani kolega tutaj z radia, Piotr Grzyb. Tak. Wczoraj jak rozmawialiśmy, że pan ma przyjść do nas na spotkanie, to troszeczkę się pochwalił. Zobaczymy, oczywiście my trzymamy kciuki, ale trzymamy kciuki za wszystkich ambitnych, amatorskich twórców filmowych. Myślę, że to takie bardzo cenne, jeżeli ktoś zawodowym okiem może spojrzeć na to, co robią i ocenić, tak jak pan wspomniał o zawodowym jury. Tak, na pewno jury patrzy pod kątem pomysłu na film i przede wszystkim co w tym filmie zostało ujęte, czyli ta tematyka filmu, czy została jakby powiedzieć w takim znacznym stopniu wykorzystana, wyeksponowana w tym filmie i zrealizowana. To jest najważniejsze w takich ocenach jurorskich. Wiadomo, że film amatorski ma pewne takie, można powiedzieć, minusiki, wiadomo, tam montaż, nie, jakieś tam zdjęcia, ale to jest najmniej istotne. Ważna właśnie, tak jak powiedziałem na początku, idea filmu amatorskiego jest to, żeby film był zrobiony z tak zwanym, może nie tak zwanym, ale z takim naprawdę prawdziwym sercem. Filmowe zwierciadła to już marka i ja nie wspomniałam, kto jest organizatorem, zakładając, że nasi słuchacze wiedzą, ale myślę, że należy wspomnieć, że jest to Ostrołęckie Centrum Kultury i Amatorski Klub Filmowy Jantar. Tak, i tutaj naprawdę serdeczne ukłony dla pana dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury, że od kilku lat wspomaga nas, pomaga w realizacji, udostępnia nam obiekt, salę małą kinową, gdzie możemy te filmy na profesjonalnym sprzęcie, na takiej naprawdę kinowej sali z prawdziwego zdarzenia te filmy pokazać, bo wielokrotnie jest tak, że autorzy filmów, jak przyjeżdżają do nas na festiwal i oglądają swoje filmy, są naprawdę pod wrażeniem, że my mamy takie możliwości, aby ich filmy były naprawdę w profesjonalnej sali kinowej pokazane. Jest to dla nich też taki, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo wielki zaszczyt. Świetnie, że macie możliwości, ale jeszcze lepiej, że potraficie je wykorzystać. No, to też dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy nas wspomagają. Tym może większym, tym mniejszym, ale wszystkich traktujemy na jednym jakby takim pułapie. Także jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich sponsorów i współorganizatorów, tak jak wspomniałem, dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, pana dyrektora. Oczywiście ramiona szeroko otwarte dla sponsorów. Domyślam się, że skoro jeszcze ponad miesiąc do festiwalu, to jeszcze byście przygarnęli paru, więc... O, bardzo chętnie, tym bardziej, że wiemy, że koszty, jak znamy sytuację w kraju, koszty pewnych... Wybindowały. Tak, pewnych zagadnień medialnych, mediowych, właściwie medialnych, mediowych, poszły w górę, także my też musimy pewne koszty ponosić, no i niestety... I bardzo chętnie oczywiście przyjmiemy każdą chęć pomocy od firmy, od osoby prywatnej. Naprawdę będzie to dla nas ogromna, ogromna wdzięczność i zaszczyt, że możemy współpracować z takimi ludźmi i firmami. Drodzy Państwo, to jest niezwykłe wydarzenie, bo filmowe zwierciadła odbywają się już po raz 24, więc zgadza jest to się. Wydarzenie z historią i tradycją. Czy tradycyjnie pozostajecie przy tym, że jest to festiwal bezpłatny dla widza? Tak, wstęp jest wolny, każdy może przyjść sobie na salę kinową, małą salę kinową w dniu 18 marca, obejrzeć wszystkie filmy konkursowe. Filmy najprawdopodobniej będą prezentowane od godziny 12, 11, no to do takich godzin wczesnowieczornych, do 21, a na drugi dzień zazwyczaj jest ogłoszenie wyników festiwalu i prezentacja filmów, które są realizowane przez naszych jurorów. Na razie nie mogę zdradzić nic, bo powiem szczerze, jeszcze jesteśmy w trakcie układania programu, przynajmniej niedzielnego. Trzymamy kciuki za powodzenie tych wszystkich planów. My oczywiście będziemy informować szczegółowo na 88,5 FM. Ten festiwal jest także bliski naszemu sercu. A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był pan Wojciech Kraszewski, dyrektor festiwalu filmowego Filmowe Zwierciadła. A jeżeli mogę tylko przy okazji jeszcze słowo, odbijając od festiwalu, to chciałem tylko w imieniu właśnie młodzieży
A za pośrednictwem tutaj Radio Oko zaprosić już na jutro, na piątek, do klubu Oczko na spektakl teatralny, na premierę Mąż i żona Aleksandra Fredy. Ostrańska scena autorska, zapraszamy. Koniecznie musicie tam być, o tym informowaliśmy tuż przed naszą rozmową, więc fajnie się złożyło. Dzięki bardzo za spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia na festiwalu. Gość Radia Oko.